mnie słyszy, ponieważ ja właśnie w tej chwili chcę zaprosić na scenę Pawła Nowaka z jego zespołem Almost Jazz Group. Tutaj za chwilę specjalnie dla Państwa zaprezentują swoją, że tak powiem, najnowszą płytę. Almost, czyli prawie jazz, a znając Pawła Nowaka, myślę, że będzie bardzo ciekawie, ponieważ on uwielbia eksperymentować z muzyką. Z Państwa, którzy byli u nas na koncercie jesiennym zespołu Klezmoret, już mieli okazję Pawła poznać, także myślę, że ten zespół również Państwa zachwyci. Także już za chwilę Almost Jazz Group z Pawłem Nowakiem. Ja podkreślam Pawła, dlatego że Paweł jest z nami też na tej koncertinie od bardzo, bardzo dawna i bardzo się cieszymy, że ci, którzy biorą udział najpierw w konkursie, potem przyjeżdżają już do nas jako nauczyciele, a niekiedy właśnie jako artyści. Tak jest w przypadku właśnie Pawła Nowaka, którego za chwilę zobaczymy na scenie i który poprowadzi oczywiście koncert. Zapraszam.
Dla nas wielka przyjemność i wielki zaszczyt, że możemy wystąpić podczas koncertu finałowego tego konkursu akordeonowego w Giżycku. Dla mnie, dla akordeonisty, to chyba oczywiste, dlaczego taki koncert jest ważny, ale także kolega pianista się uśmiecha, bo też kiedyś na tej scenie występowaliśmy, ale o tym może opowiem za chwilę. Najpierw pozwolą Państwo, że przedstawię skład Almost Jazz Group. Przy imitacji fortepianu zasiadł Ignacy Jan Wiśniewski. Przy kryzysowej wersji kontrabasu, wyszczuplonej wersji kontrabasu, Tomek Nowik. A na tradycyjnym zestawie perkusyjnym Romek Ślefarski. Szanowni Państwo, pierwszy utwór, który wykonaliśmy, to była kompozycja Billa Evansa zatytułowana Fan Calero. A teraz kompozycja, którą popełniłem wiele, wiele lat temu. Jej tytuł to Rue de Lille 64, czyli ulica de Lille 64. Skąd tak dziwny tytuł? Otóż, no, muszę być nieskromny, ale powiem, że cierpię na pewną przypadłość i gromadzę akordony. Mam ich 300. No, nie są to wyłącznie akordony, są to też harmonie i wszystkie instrumenty, które mają stroik przelotowy, akordeoniści wiedzą, o co chodzi. W każdym razie, jeden z najcenniejszych instrumentów został zbudowany w warsztacie w mieście Lens przy ulicy de Lille 64. No i stąd tytuł właśnie tego utworu. Jest to, można powiedzieć, jazzujący walczyk Mizet, który właśnie grałem na tej scenie kiedyś z Ignacem Wiśniewskim. Liczyliśmy, że to chyba było 11 albo chyba 11 lat temu, także szmak czasu Emilio. Rue de Lille 64. Thank you.
szanowna publiczność, przyszedł czas, aby zagrać na czymś takim dziwnym, co wygląda jak kawałek wyrwany z akordeonu. Kiedyś jeden ze znajomych muzyków pytał mnie, do czego służy ten wzmacniacz. To nie jest, proszę Państwa, wzmacniacz, to jest instrument, który się nazywa akordina. Kiedy go zamawiałem, to był tylko taki jeden w Polsce, no plus ten, czyli dwa. Być może teraz jest ich więcej. Jest to instrument, który wynaleziono w latach 50. we Francji. No i tam ten instrument ma co drugi akordeonista. U nas jeszcze jest on rzadkością, a szkoda, bo to instrument, który ma bardzo piękne, szlachetne brzmienie, troszeczkę przypominające akordeon, a myślę, że najbardziej to przypomina brzmieniem harmonijkę ustną. No a klawiatura guzikowa jest taka jak w akordeonie guzikowym, więc myślę, że dosyć to usprawnia granie na tym pięknym instrumencie. Wśród naukowców ten instrument nazywany jest akordeonem oralnym. Też urocza nazwa, ale zapamiętajmy może nazwę akordina. Drodzy Państwo, na tym szacownym instrumencie z Almost Jazz Group wykonamy kompozycję Richiego Bayracha Elmer. Thank you.